Cześć, jestem Anka, to jest kanał Po Taniości i dziś porozmawiamy sobie o tym, jak nie wychować swojego dziecka na pasożyta. Taki trochę temat, wiecie, no, dzieci uczą się od podstaw, dzieci uczą się od nas, rodziców, także pomyślałam sobie, że będzie to fajny temat. W miłych okolicznościach przyrody, jestem w Polsce, 35 stopni, bardzo, bardzo przyjemnie. Miejmy nadzieję, że się nie ugotuje, więc od początku. Dzieci uczą się przykładem. Ja zawsze o tym powtarzam, że ja bardzo nauczyłam się dużo od moich rodziców, poprzez ich obserwowanie. Oni nigdy nie mieli kredytów, wszystko zawsze kupowali za gotówkę, to są ludzie wykształceni, więc ja też idę tą ścieżką, bo to wyniosłam w końcu z domu. Więc ja moim dzieciom też staram się to właśnie przekazywać. One uczą się przykładem. Uczą się tym po prostu, że nie kupujemy wszystkiego od razu. Ja bardzo często, jak one mnie o coś proszą takiego droższego, to ja mówię, okej, ale dajcie mi kilka miesięcy, ja muszę sobie pozbierać pieniądze, coś tam. Ostatnio takim przykładem na przykład był komputer. 4 miesiące zbierałam, żeby im kupić właśnie nowego laptopa. I rozmawialiśmy o tym, że słuchajcie, muszę podkładać po kilkadziesiąt funtów miesięcznie. Ja wam tego... Po kilkadziesiąt funtów miesięcznie ja wam tego tableta, laptopa kupię. Także tak też się stało i kupiłam im tego laptopa. Ale właśnie mieli to świadomość, że rzeczy nie kupuje się na kredyt, bo ja kredytów nie lubię i w ogóle nie uważam. Tylko właśnie oszczędza się powoli. I też na przykład ja to widzę po moich dzieciakach, że każdy z nich ma taką trochę inną osobowość finansową, jak ja to mówię. Jedno z nich na przykład sobie odkłada, zbiera sobie pieniądze, tam gdzie czasami dziadek, da czasami babcia, ja dołożę i wtedy sobie na przykład coś kupuję większego. Inne moje dziecko na przykład bardzo lubi szybko wydawać te swoje pieniądze, no a potem ma te konsekwencje właśnie, że wyda szybko, a potem chciałby coś na przykład lepszego sobie kupić, no i tych pieniędzy już nie ma. Także też w ten sposób uczy się konsekwencji. Także jak powiedziałam, uczymy na swoim przykładzie. Ja kredytów nie biorę, nie uważam i mam nadzieję, że moje dzieci też takich to po prostu z domu wyniosą, a nawet jeżeli tak jak ja popełniam swoje błędy, to szybko po prostu z nich wyjdą. A poza tym też, to co jest dla mnie bardzo ważne, jak my na przykład gdzieś wychodzimy, ja zawsze szukam jakichś takich miejsc za darmo, na przykład żeby dzieciaki też miały taką świadomość, że nie zawsze te pieniądze muszą nam towarzyszyć i że nie zawsze trzeba coś kupować, żeby być po prostu zadowolonym. Także na przykład, jeżeli ja szukam jakichś wyjść, to są to bardzo często jakieś festiwale, albo na przykład jakieś cuda natury, w Szkocji tego jest po prostu mnóstwo, coś co jest za darmo. Coś tam się umawiamy, na przykład, że pójdziemy na jakieś lody, czy jakąś tam atrakcję sobie tam mogą na przykład sobie wybrać. Mają jakiś limit finansowy na to przeznaczony. No i to jest ich wola, co one na przykład sobie chcą za to zrobić. I w ten sposób one już też się uczą odpowiedzialności, że mają jakąś tam kwotę do wydania. No i to jest już ich sprawa, na co one to wydadzą. Drugą sprawą natomiast jest to, że ja musiałam się nauczyć mówić nie. Wiadomo, jak się ma dziecko, no to się chce po prostu ptasiego mleczka z nieba dać, no a tak po prostu się nie da. Także ja zwłaszcza tutaj przy separacji, kiedy się po prostu, wiecie, no chce się wynagrodzić tak jakby, tutaj trochę zaczęłam szaleć, ale bardzo szybko się przestawiłam i po prostu mówię nie. Albo przychodzimy już do sklepu i na przykład się umawiamy przed wejściem, że kupujemy tylko to, to i to, no i w sklepie jest nie i koniec, także już też się trochę do tego przyzwyczaili. Albo na przykład właśnie umawiamy się na jakąś odroczoną przyjemność, że na przykład pojedziemy gdzieś, ale za jakiś tam czas, bo na przykład ja w tym momencie nie mam na to środków finansowych. Albo po prostu jest też taki bardzo fajny sposób, jeżeli coś z młodszymi dziećmi zwłaszcza działa, że na przykład nie musisz mówić nie, ale wystarczy, że na przykład zrobisz tej zabawce, bo tam dzieciak chce zabawkę, prawda? Zrobisz tej zabawce zdjęcie, no i możecie potem wrócić do tego przy jakiejś okazji urodzin, czy imienin, czy dnia dziecka, czy tam czegokolwiek. I po prostu wtedy możecie wrócić do tego. 9 na 10 przypadków gwarantuję wam, że wasze dziecko nawet nie będzie pamiętało, co tak bardzo chciało. Poza tym może na przykład też zrobić tak, że jesteście w sklepie, wchodzicie w internet, porównujecie ceny, na przykład, słuchaj, to zabawka jest za droga, bo jesteśmy w sklepie na przykład z zabawkami w centrum handlowym. Znalazłem ją na Allegro albo na eBayu. Kupię ci, dostaniesz za kilka dni, ale będzie tańsza. Także też już wiecie, uważam, że każda taka sytuacja to jest właśnie dobre pole do rozmowy. Właśnie, żeby rozmawiać o cenach, o porównywaniu cen, o ekonomii, o finansach, o tym na przykład, dlaczego te zabawki są droższe w tym sklepie, albo na przykład może warto poczekać na jakąś przecenę, albo na jakieś promocje, tam 20% tego śmego. To wam bardzo właśnie polecam. Polecam wam również, jeżeli macie taką możliwość, żeby nie brać jednak dzieci do sklepu, bo ja wiem,
sama po sobie nie zawsze się da, ale jak ja ich biorę ze sobą, to ja wiem po prostu, że to jest masakra. I wtedy naprawdę czasami kończy się to awanturą i wyjściem ze sklepu, mimo że właśnie ja mówię nie. Także no, jest to po prostu ciężkie czasami. Ale jak już musimy do sklepu pójść z dziećmi, to ja na przykład robię to taką wycieczkę edukacyjną dla nich trochę. I na przykład, jeżeli jestem z nimi w sklepie, no to porównujemy sobie owoce, warzywa, porównujemy sobie na przykład ceny za kilogram, kiedy kupujecie coś paczkowanego, a kiedy coś jest luzem. Na przykład, jeżeli są w Szkocji bardzo często jakieś owoce paczkowane, no to my już, wiecie, przerabiamy te całe opakowania, popatrzymy sobie, czy coś nie jest zgniłego w środku. Uczymy się w ten sposób wybierać. Przechodzimy przez całą alejkę, tłumaczymy sobie na przykład, dlaczego jak wchodzicie do sklepu, to się od razu zapach chleba włącza. Bardzo często też jak na przykład mam zaplanowane z nimi zakupy, że muszę z nimi gdzieś pójść do sklepu, to staram się właśnie też, żebyśmy wszyscy na przykład coś zjedli nawet małego, nawet w sklepie, im dam kawałek bułki, potem oczywiście za nią płacę przy kasie, już zjedzona, ale już oni, wiecie, nie są tacy głodni i tacy, że po prostu by wszystko chcieli. Także to jest dla mnie też taka wycieczka edukacyjna. Po prostu my rozmawiamy, że o, można na przykład to kupić, a dlaczego to jest na promocja, czy to jest taka oszukana promocja na przykład. Jak wam czasami są takie te promocje, że słoik, nie wiem, Nutelli załóżmy, bo to ostatnio kupowałam, słoik Nutelli był 200 gram niby był tańszy, a ten 500 gram tak naprawdę był najtańszy i może wydawał się droższy. Także też porównujemy sobie non-stop takie ceny i po prostu urządzamy sobie takie wycieczki edukacyjne. Także to jest taki kolejny sposób. I ostatni, czyli usamodzielnianie naszych dzieci. Ja staram się już te moje najstarsze po jakieś tam pierdoły do sklepu wysyłać. Nie mam możliwości, żeby ich wysłać po jakieś większe zakupy, ale po jakieś małe takie zakupy, coś mi tam potrzeba, żeby mi podeszły na przykład po jakąś śmietanę przysłowiową czy po mleko do sklepu, no to właśnie one już chodzą. W przyszłości mam nadzieję wysyłać ich tam z listą zakupów, żeby po prostu już uczyły się właśnie wydawania pieniędzy. One też sobie oszczędzają bardzo często na jakieś większe rzeczy. Moja najstarsza córka na przykład, ona jest taka, że ona sobie na przykład oszczędza, ona sobie zbiera, ona może czekać, ona bardzo jest taka dobra z tą odroczoną przyjemnością i na przykład ona potem ma coś lepszego. I tak na przykład było w zeszłym roku z tabletem, ona miała bardzo dużo swoich oszczędności, ja trochę dołożyłam, trochę babcia dołożyła, trochę dołożył wtedy jej tato też. I ten tablet do dziś dnia na przykład, jej brat mówi, no kurczę, no fajnie ten tablet, też bym taki chciał. No ja mu tłumaczę, no ale słuchaj, on był dużo droższy niż na przykład ja, sami byśmy kupili wtedy jej na urodziny, ale ona właśnie sobie na niego uzbierała. Pracowała wtedy w domu, zarobiła sobie na kieszonkowe i dlatego na przykład ten tablet jest dalej bardzo, bardzo fajny i sama go bardzo, słuchajcie, lubię też używać, jak na przykład wieczorem sobie chcę go poużywać. Także po prostu. Reasumując i podsumowując już ten film, uczmy dzieci na swoim przykładzie. Sami z pieniędzmi miejmy dobry kontakt, nie wstydźmy się o nich mówić, ale też tłumaczmy dzieciom, dlaczego czegoś nie kupimy, dlaczego tu jest taniej, jak robić zakupy. To są bardzo ważne takie nauki, które dzieci nie wyniosą ze szkoły, a które właśnie mogą wynieść z domu i które bardzo szybko potem właśnie im pomogą w dorosłym życiu. Także to jest tyle. Widzimy się w kolejny czwartek, a wy dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wy sobie radzicie, jeżeli chodzi o sprawy finansowe i dzieci. Czy umiecie mówić nie, czy rozmawiacie z nimi o finansach i czy rozmawiacie z nimi o waszych budżetach, czy planujecie z nimi swoje wydatki, czy całkowicie dzieci po prostu odcinacie od tej strefy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejny czwartek. Pa!